Drodzy wierni, dziś mamy Ewangelię o wieczerzy, która została przygotowana przez Pana, ale nie wszyscy mogli wziąć udział w tej wieczerzy. I tę przypowieść, aby pozostać w tej jeszcze niegdysiejszej oktawie Bożego Ciała, możemy sprowadzić do wieczerzy, jaką jest Komunia Święta, jako ten owoc ofiary Pana Jezusa Chrystusa, który został nam dany pod postacią pokarmu. I rzeczywiście o Komunii Świętej w przeciwieństwie do Mszy Świętej możemy mówić jako o stole pańskim, dlatego że Pan Jezus przychodzi do nas pod postacią właśnie pokarmu. I gdy sprowadzimy tę wieczerzę do właśnie przystępowania do Komunii Świętej, to możemy tę przypowieść sprowadzić do słów Najświętszej Marii Panny wypowiedzianych w Magnificat. Łaknących napełnił dobrami, a bogaczy puścił z niczym. Bogaczy, czyli tych, którzy są jakby po drugiej stronie barykady co do łaknących, czyli tych, którzy są syci. I rzeczywiście ta pierwsza grupa zaproszonych w dzisiejszej przypowieści nasyciła się tymi dobrami ziemskimi, jest zbytnio pochłonięta tym światem. I dlatego nie jest w stanie odpowiedzieć na to wezwanie, na to zaproszenie gospodarza. Dlatego, że zbytnio tkwi w tym świecie. Nie jest w stanie pojąć tego, co duchowe. Nie jest zdolna w ogóle zakosztować tej wieczerzy, na którą jest zaproszona. Widzimy jeden, który kupił wieś, inny kupił woły, inny jeszcze pojął żonę, a więc wszystko to kręci się wokół tego świata, dóbr tego świata, materialnych czy niematerialnych, ale duch tychże osób jest zatopiony w tym świecie. Oni są syci i nie są w stanie pojąć tych wielkich i wspaniałych dóbr, jakie otrzymują w Komunii Świętej. I mamy inne osoby, które zostały zaproszone. To są ci ubodzy. Wezwij ubogich, mówi gospodarz. To są ci ubodzy duchem. Czyli ci, którzy nie związali swojego serca dobrami tego świata. Którzy nie zatapiają się zupełnie w tym, co ziemskie. Musimy to zawsze dobrze rozumieć, że nie chodzi tutaj o to bogactwo zewnętrzne, gdyż w historii mieliśmy wielu królów, wielu wspaniałych panów, którzy byli bogatymi, a jednak byli ubodzy duchem. Czyli nie przywiązywali swojego serca do swojego bogactwa i wykorzystywali je ku chwale Bożej. I tak samo jest z tą drugą grupą. To są ci łaknący, których Pan Bóg napełnia dobrami, jak mówi Najświętsza Maria Panna w Magnificat. I aby mieć w sobie to pragnienie, to łaknienie tych dóbr niebieskich, musimy z nimi obcować, mówi święty papież Grzegorz Wielki. Czyli musimy oddawać się modlitwie, rozmyślaniu, odmawiać różaniec, czytać książki duchowe, czytać Pismo Święte. I kiedy obcujemy z tymi dobrami duchowymi, wtedy rodzi się w nas to pragnienie posiadania ich. Pragnienie zjednoczenia się z Panem Jezusem Chrystusem w Komunii Świętej. Z kolei owocem tego zjednoczenia jest to, o czym mówi święty Jan w dzisiejszej lekcji. Jest to miłość bliźniego. Szczególny owoc przystępowania do Komunii Świętej. Szczególnym owocem jest właśnie ta miłość bliźniego, ta siła do tego, aby podołać temu przykazaniu, które zostawia nam Pan Jezus Chrystus. Gdyż Pan Jezus, kiedy daje nam przykazania, to zawsze daje nam środki, abyśmy mieli siłę do wypełnienia tych przykazań. I tu tym środkiem jest
Komunia Święta. Widzimy już, święty Augustyn mówi, że sama materia tego sakramentu wskazuje nam na ten szczególny owoc, jakim jest miłość bliźniego. Dlatego, że mamy wiele ziaren, z którego powstaje jeden chleb, który jest konsekrowany. Mamy wiele winnych gron, które są scalane w wino, które jest właśnie materią tego sakramentu. A więc ta jedność w miłości. I szczególnie w Najświętszym Sakramencie powinniśmy czerpać tę siłę do codziennej miłości bliźniego, do naszych najbliższych. Dlatego, że to życie we wspólnocie, jakie jest małżeństwo czy przeorat, powoduje, że bardzo szybko dostrzegamy wady naszych bliskich. Jeżeli mamy pannę na wydaniu czy kawalera na wydaniu, to wydaje im się, że teraz wejdąc w związek małżeński znaleźli tę swoją jedyną idealną połówkę, że to jest po prostu ten chodzący ideał, który mają przed sobą. I po pewnym czasie okazuje się, że no nie do końca jest to ideał, że jednak ten mąż ma swoje pewne wady, żona tak samo ma swoje pewne słabości, które mogą być dla nas irytujące. I bardzo szybko w tym wspólnym życiu odkrywamy tego typu rzeczy. Tak samo jest w przeoracie. Ksiądz, który zostaje przeniesiony do nowego przeoratu, wydaje mu się, że będzie miał idealnego przeora, a okazuje się, że po prostu przeor ma swoje wady, ma swoje słabości, które w tym codziennym życiu wychodzą. I tu Najświętszy Sakrament jest tą pomocą dla nas, abyśmy mieli siłę do znoszenia tych wszystkich wad, słabości i ułomności ludzkich. Najświętszy Sakrament daje nam siłę do tego, abyśmy byli wyrozumiali dla innych, abyśmy starali się ich zrozumieć, abyśmy starali się wczuć w tę drugą osobę, abyśmy byli dobrzy, dobrotliwi dla nich, abyśmy też czasami umieli zrezygnować ze swojego zdania. Jednym słowem, abyśmy w tej naszej małej wspólnocie, w której żyjemy, tak jak mówiłem, to może być małżeństwo, to może być klasztor, to może być przeorat, starali się rzeczywiście być tymi, którzy czynią pokój. Ale tylko mocą Pana Jezusa Chrystusa, mocą zjednoczenia z Panem Jezusem Chrystusem jesteśmy w stanie, aby ta nasza miłość była rzeczywiście tą czynną miłością, jak mówi święty Jan. Oczywiście są czasami pewne relacje, gdzie przez zranienia, rany w naszej naturze potrzebna jest pomoc psychologa, psychiatry, ale nigdy nie powinniśmy jednego czynić kosztem drugiego. Czyli zawsze w tych naszych trudach, problemach musimy unikać skrajności. Z jednej strony naturalizm, że próbuję uzdrowić relacje z innymi tylko właśnie za pomocą tych przyrodzonych środków, psycholog, psychiatra i tak dalej, ale odsuwam na bok to, co duchowe. I z drugiej strony mamy supernaturalizm, czyli pomijam ten porządek przyrodzony i tylko próbuję w ten nadprzyrodzony sposób działać. To jest pewien rodzaj też fideizmu. Tylko to, co nadprzyrodzone. Czyli w tej danej sytuacji psycholog, psychiatra. Nie, to jest złe. Tylko po prostu zdać się na wolę Bożą. Pamiętajmy o tym, co mówi święty Augustyn. I to jest ważne. To daje nam taką pewną, stwarza taką równowagę i normalność w życiu duchowym. Normalność, równowagę między tym, co przyrodzone, a tym, co nadprzyrodzone. Święty Augustyn mówi, zawsze czyń to, co jest w twojej mocy, a to, co przekracza twoją moc, zostaw Panu Bogu. Czyli z jednej strony musimy czynić naszą ludzką siłą to, co jesteśmy w stanie uczynić, mierząc się z danym problemem, ale to, co przekracza nasze siły, to zostawić Panu Bogu i woli Bożej. I wtedy rzeczywiście jest stworzona ta równowaga między światem przyrodzonym a nadprzyrodzonym.
Tak więc, drodzy wierni, szukajmy tego zjednoczenia z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, w Komunii Świętej. Polecajmy naszych bliskich Panu Jezusowi. Przyjmujmy komunię w ich intencji. Prośmy Pana Jezusa, aby dawał nam siłę do tego, by być właśnie cierpliwymi wobec innych, aby mieć zrozumienie dla ich słabości, czasami nawet dla ich dziwactw. Oczywiście każdy z nas musi starać się poprawić, starać się o to, aby pracować nad swoimi słabościami, aby poprawiać się ze swoich wad, ale wiemy, jak to jest w życiu. Jest to bardzo trudne i czasami po prostu trzeba tej wyrozumiałości, tego zrozumienia, cierpliwości wobec tej drugiej, bliskiej nam osoby, aby rzeczywiście czynić pokój i starać się o tę miłość bliźniego, żeby rzeczywiście nie być takim zgorzkniałym człowiekiem, który widzi tylko w drugiej osobie to, co złe, to, co robi niedobrze, co źle, cały czas wypominać te wady, każde jedno zdanie, które kierujemy do tej drugiej osoby, jest nacechowane jakimś tam wyrzutem. Nie, tego wszystkiego musimy unikać, a pomocą do tego jest nam właśnie Komunia Święta, Najświętszy Sakrament i z tego środka powinniśmy korzystać i odpowiadać na to wezwanie gospodarza, którym jest Pan Jezus i który wzywa nas, abyśmy w naszych trudach, utrapieniach, spiekocie dnia codziennego przychodzili do Niego i u Niego szukali tego pokrzepienia i ochłody. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.